Spotykamy się tutaj po to, żeby wyjaśnić i opowiedzieć Wam, dlaczego program Samsung Solve for Tomorrow, w którym mogą wziąć, i to jest bardzo ważne, udział uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych wraz z opiekunem i uczniowie szkół ponadpodstawowych. To jest delikatna zmiana wzorem zeszłego roku, gdzie mogli wziąć udział uczniowie tylko szkół ponadpodstawowych i bodajże pierwszego i drugiego roku studiów. Teraz przesuwamy sobie trochę ten margines, bo jednak Samsung zauważył, że przecież warto jakby doceniać młodych i ambitnych ludzi, którzy też są w szkołach podstawowych, więc 7 i 8 klasy szkół podstawowych, czyli jeżeli jesteście w szkole podstawowej, a wiem, że jeżeli oglądacie na kanale Chemię, to pewnie jesteście też ze szkoły podstawowej, to pamiętajcie, to też będzie dla Was. No i wszyscy uczniowie ze szkoły ponadpodstawowej. A jak mówimy o szkole ponadpodstawowej, to żeby nie zabierać czasu osobom, które na pewno, bo dzisiaj jest czwartek, co oznacza, że jutro na pewno mają sprawdziany i kartkówki, to mam gości specjalnych dzisiaj, czyli ekipę z takiej pięknej, przepięknej miejscowości w Poznaniu, w Polsce, która nazywa się Gryfino. I to jest Marysia, to jest Aleksander i to jest Dominik, których miałem okazję spotkać rok temu, kiedy jeździłem po 9 miastach finalistów pierwszej edycji Solve for Tomorrow w Polsce i mieliśmy okazję się tam spotkać i dowiedziałem się kilku ciekawych faktów. No i tak się zdarzyło, że przyjęli moje zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, żeby Wam powiedzieć z perspektywy młodego człowieka, to są uczniowie trzeciej klasy szkoły ponadpodstawowej, czyli to nie są jeszcze, wiecie, boomersi odlecieni, tak jak ja, którzy już nic nie wiedzą o życiu i w zasadzie mogą umierać, tylko to są ludzie, którzy tak naprawdę będą kreowali przyszłość i rozwiązywali problemy tak jak Wy. I żeby nie przedłużać, wpuszczę ich tak, żeby sobie z nimi przez trochę czasu porozmawiać, a wy wyciągnijcie wnioski, czy warto wziąć udział w programie. Żeby wziąć udział, to już teraz możecie sobie zapisać adres tej strony internetowej, która tutaj będzie na dole, na pasku się, a wiecie, paski są zawsze ważne, będzie się pojawiało, więc można sobie wejść, poczytać tam więcej, my sobie tą stronę też jeszcze wspólnie potem obejrzymy. No więc witam serdecznie Marysię, Aleksandra i Dominika. Cześć, ekipo. Dobry. O, jest Aleksander. Dzień dobry. Cudownie, słuchajcie, ja prawie ze wszystkimi spotkałem się, już nie pamiętam, to było w okolicy marca bodajże, no tego roku w zasadzie, jeszcze gdzieś tam, to był luty, kiedy do Was przyjechałem, wtedy z Olkiem nie mieliśmy okazji się spotkać, więc witaj serdecznie, kolejny raz gdzieś tam przez internet, bo to tak się zdarzyło, że kolejny raz przez internet się widzimy. Słuchajcie, ja zacznę od bardzo prostej opowieści i tutaj uwaga, zaczniemy od Dominika. Dominiku, powiedz mi, co takiego się wydarzyło, że w zeszłym roku podjęliście decyzję, że będziecie startowali w takim pierwszym w Polsce nikomu nieznanym programie Samsung Solve for Tomorrow. No to właśnie rok temu oglądałem u Pana na kanale stream z Panią Iwoną Brzuską, dzięki czemu mogłem się dowiedzieć o programie. No i stwierdziłem, że wraz z Marią oczywiście, która bardzo pomogła w tej decyzji, że weźmiemy udział w tym przepięknym programie. No właśnie. I widzicie, czyli zobaczcie, możecie być jednymi z tych osób, jeśli oglądacie, bo Dominik był, uwaga, ciekawostka, jedną z 15 osób, które oglądało wtedy stream na YouTubie i podjął decyzję, że wymyśli jakiś pomysł i zgarnie ekipę, znajdzie opiekuna i zacznie działać, bo jakby pamiętajcie, że dzisiaj na webinarze na pewno gdzieś po części są nauczyciele, którzy zastanawiają się, co mają z tym zrobić, to jest wartościowe i nauczyciel zbiera swój zespół, a tutaj mieliśmy tak naprawdę sytuację zupełnie odwrotną, taką piękniejszą wbrew pozorom, kiedy to uczeń przychodzi z pomysłem i jakimś zespołem i szuka nauczyciela, nauczyciel mówi, dobra, nie mam pojęcia, o co chodzi, ale się zaopiekuję. No i właśnie, Mario, powiedz mi, jaki był efekt tego, że zaczęliście działać, czyli no gdzie, co, czym to się skończyło dla zespołu? No, zebraliśmy zespół właśnie jeszcze z Patrycją i zaczęliśmy od pomysłu, co chcemy tak naprawdę przekazać dalszej po prostu ludziom. Stwierdziliśmy, że jak mieszkamy w małych miejscowościach, to jest to problem z kompostowaniem. No i tak przysiedliśmy po lekcjach razem wspólnie, wymyśliliśmy ten projekt, napisaliśmy tam na kartce nasze pomysły, poszliśmy z tym do pani i wspólnie stwierdziliśmy, że możemy wysyłać dalej do programu. No właśnie, pozdrawiamy tutaj też jeszcze panią Elizę, czyli opiekunkę waszego projektu, która ze strony jakby formalnej, no jakby zarejestrowała wasz zespół. Aleksandrze, powiedz mi, na czym polegał wasz pomysł? Co tak naprawdę było jego kwintesencją? I uwaga, co działo się w trakcie waszego udziału w programie? Czyli załóżmy, wysłaliście wniosek i co dalej, nie? O czym był ten projekt i co się działo w trakcie waszego udziału?
No generalnie nasz projekt polegał na tym, że chcieliśmy stworzyć taki kompostownik, który miałby poprawić generalnie szybkość i warunki kompostowania, żeby ten proces był prostszy i dla takich osób, które się tym nie interesują, a które chciałyby kompostować i otrzymać ten naturalny nawóz, żeby nie musieć kupować tego nawozu gdzieś w sklepach przetworzonych. Produkcja takiego przetworzonego nawozu no, też generuje jakieś zanieczyszczenia, także my generalnie chcieliśmy stworzyć taki kompostownik, który po pierwsze ułatwi ten proces, a po drugie sprawi, że on będzie nawet dostępny gdzieś tam na balkonie, czy nawet w kuchni, ponieważ ten nasz kompostownik no, nie był za dużych rozmiarów. No i właśnie to było taka kwintesencja naszego pomysłu, natomiast no, my generalnie jak wysyłaliśmy z wniosek do tego projektu, no, to mieliśmy dopiero plan. I potem w trakcie tego projektu, w trakcie tych różnych zadań, które tam przed nami stawiano, typu nagrywanie filmów i tak dalej, wypełnienie tych wszystkich etapów tej metody design thinkingu, no to my ten nasz model po pierwsze w ogóle zbudowaliśmy, kilka prototypów rozwinęliśmy, zaczerpnęliśmy też opinii od innych, co oni o tym sądzą, no i właśnie przez cały czas tego projektu, aż do tego, aż doszliśmy do tego finału, do Warszawy, no to staraliśmy się ten nasz projekt rozwijać i bardziej przystosowywać jeszcze do oczekiwań potencjalnych klientów czy osób, które chciałyby to po prostu kupić. No dobra, a powiedz mi właśnie, bo tu padła taka rzecz na temat tego design thinkingu, czyli rozumiem, że złożyliście wniosek, napisaliście sobie jakiś pomysł, opisaliście go, dostaliście się jakby do kolejnego etapu i w tym kolejnym etapie rozumiem, że co robił zespół, mógł uczestniczyć w jakichś darmowych warsztatach, na czym to polegało, tak, można więcej tak, powiedzieć? Tak, tak, mieliśmy właśnie możliwość uczestniczenia w spotkaniach z mentorami, którym zostaliśmy przydzieleni. Generalnie było 5 spotkań, jeśli się nie mylę, i generalnie no, na tych spotkaniach poznawaliśmy po kolei etapy tego design thinkingu i te spotkania generalnie też miały nam pomóc, jeżeli mielibyśmy jakieś wątpliwości, jak do tego projektu podchodzić, miały nas też motywować. No, mieliśmy też wspaniałych instruktorów, także którzy dbali o tą taką kwestię, powiedzmy, merytoryczną i przygotowanie nas do nagrania tego filmiku, który miał właśnie zadecydować o tym, czy nasz projekt się dostanie dalej, czy też nie. Dobra, Marysiu, powiedz mi teraz tak, czy to były spotkania z tymi mentorami, to były spotkania online, obowiązkowe czy nieobowiązkowe, jak to wyglądało? Znaczy, były to spotkania obowiązkowe, drużyny, które były przydzielone do tych spotkań, no wypadało, żeby się na nich pojawiły, nie zawsze też była możliwość taka, żeby każdy się pojawił, ale to też między sobą wtedy przekazywaliśmy informacje i też pracowaliśmy nad tym projektem tak naprawdę cały czas, nie tylko na tych spotkaniach, ale też później razem w szkole i nie tylko, żeby właśnie ta metoda design thinkingu nam pomogła w dalszej pracy nad naszym projektem, żebyśmy mogli to później wykorzystać. No właśnie, a Dominiku, opowiedz mi teraz tak, no, zrobiliście, bo pamiętam, jak się spotkaliśmy też u was, no to była makieta tego kompostownika przygotowana, ale czy wy musieliście mieć gotowy już działający produkt, który wymyśliliście, czy raczej chodziło o wymyślenie i ewentualny prototyp? Głównym celem było stworzenie prototypu, bo jak wiadomo, my tak młodzi jeszcze nie jesteśmy doświadczeni w wydawaniu produktów i dla całej idei projektu też było najważniejsze, żeby to był zarys danego urządzenia i to ma właśnie być taki prototyp, który może być jeszcze w przyszłości udoskonalony. Tutaj serdecznie pozdrawiamy, słuchajcie, panią Magdalenę, którą być może kojarzycie, to jest, słuchajcie, osoba, która w Samsungu odpowiedzialna była za ten projekt od początku do końca, więc jest z nami, serdecznie pozdrawiamy, no i jakby zdradziła na czacie dokładnie, że zespół tutaj jeszcze oczywiście bez Patrycji, bez pani Elizy, będąc finalistami, czy jedną z 9 zespołów, pojechał do Warszawy i teraz słuchajcie, jesteście w Warszawie i co tam w tej Warszawie robiliście, bo pamiętam, że to też było dla was dosyć spore wyzwanie, nie, to tam było też coś ważnego do zrobienia. O Aleksandra chyba nie było, z tego co pamiętam, znowu zdrowie gdzieś tam chyba ci, no właśnie, nie pozwoliło. Dominiku, możesz opowiedzieć nam o tym waszym pobycie w Warszawie?
No, że no to na początku przyjechaliśmy do Warszawy, prawda? Pociągiem. Później nie byliśmy za bardzo obyci w tym wielkim mieście, więc trochę się tułaliśmy, ale udało nam się dostać do hotelu. Zjedliśmy przepyszny obiad i później się wybraliśmy na taki... Dominiku, nie interesuje mnie, co zwiedzaliście. Interesuje mnie to, co robiliście w ramach udziału w programie Soul for Tomorrow. Tam był taki wykład później właśnie takich o elektrośmieciach i on też nam bardzo pomógł. Dlatego też mogliśmy udowodnić, dlaczego nasz kompostownik ma być mechaniczny, a nie elektroniczny. No i później mieliśmy trochę problem, bo gdy transportowaliśmy nasz kompostownik, to mechanizm, ta korba jak była, kartonowa, to trochę uległ zniszczeniu przez właśnie tą podróż, ale udało nam się naprawić i później na prezentacji wszystko działało. No właśnie, bo a czy możesz więcej opowiedzieć o tej prezentacji? Albo nie, inaczej, może Marysiu, może ty opowiedz o tej prezentacji, bo jak to wyglądało, bo z tego co wiem, my spotkaliśmy się dopiero na wielkim finale, ale dzień wcześniej wiem, że mieliście prezentację, to powiedz mi, jaki był cel tej prezentacji i jak to wyglądało, ta prezentacja finalistów? Mieliśmy 10 minut na zaprezentowanie naszego całego pomysłu i musieliśmy tak naprawdę wszystko skumulować do tego niewielkiego czasu i opisać cały swój progres przez ten etap od początku wymyślenia aż do samego końca, co zrobiliśmy i opowiedzieć o tym. Co prawda byliśmy bardzo zestresowani na samym początku, ale bardzo fantastycznie wspominamy tą przygodę i byliśmy bodajże trzecią drużyną, która swój projekt przedstawiała, więc później też już trochę luzu, ale tak, było bardzo fantastycznie wtedy. Mm-hmm. Aleksandrze, bo zanim jeszcze dojdziemy do tego uroczystego dnia, bodajże to było 31 marca, jak dobrze pamiętam, czyli wielki finał, powiedz mi, Olku, trochę więcej na temat, znaczy może nie chodzi o trochę więcej, metoda design thinking, którą poznawaliście w trakcie jakby pracy nad projektem, czyli realizowaliście te działania, czy ona w jakiś sposób twoim zdaniem może tobie się przydać w życiu dorosłym, no nie wiem, projektując na przykład swój biznes albo będąc zatrudnionym w jakiejś firmie później? Czy uważasz, że to tylko jest coś, co było, minęło i nigdy w życiu ci się nie przyda? No ja uważam, że generalnie to jest bardzo przydatna metoda właśnie nie tylko w robieniu takich projektów materialnych, jak to my robiliśmy, żeby zbudować jakieś konkretną urządzenie, maszynę, ale też pozwala bardziej na takie tworzenie na przykład jakichś społeczności, jakichś relacjach, w jakichś właśnie miejscach pracy, gdzie wtedy dzięki właśnie temu, tej metodzie praca generalnie jest zorganizowana i nie ma miejsca na jakieś takie bezsensowne marnowanie czasu. I dlatego właśnie uważam, że ta metoda oprócz właśnie takich projektów, no to rzeczywiście w pracy też mi się przyda, ponieważ ona jest już usystematyzowana, mamy poszczególne etapy i te etapy generalnie dają nam też taką informację zwrotną, taki feedback o tym, co robimy, na jakim etapie jesteśmy i dzięki temu no po prostu wiemy, na czym stoimy i nasza praca jest zorganizowana, nie musimy błądzić w jakiejś przytłaczającej nas ilości danych. Mniej więcej to wszystko jest właśnie zorganizowane i rzeczywiście poprawia się nie tylko ta atmosfera pracy, ale też skuteczność, efektywność. Olku, a powiedz mi, czy ta metoda design thinking, jak uczestniczyliście w trakcie tych warsztatów z mentorami, czy mentorzy na przykład sugerowali albo zadawali wam pytania, które wpłynęły na to, że poprawialiście swój projekt? Czy to była ten warsztat wpłynął na to, że wersja beta, z którą przyszliście, zupełnie uległa zmianie i poprawie, także do tego finału was to doprowadziło? Czy jednak w ogóle te warsztaty nie miały wpływu na sam prototyp? Nie, no oczywiście warsztaty miały wpływ i to, że mentorzy z nami też te nasze efekty naszej pracy konsultowali, dawali nam jakieś rady, to też sama metoda zmuszała nas w cudzysłowie do tego, żeby po prostu nad tym projektem pracować, właśnie żeby też zbierać informacje od ludzi, od jakichś takich mieszkańców, no akurat jeżeli chodzi o nasz projekt naszej gminy, od tych osób, dla których my
tworzyliśmy ten projekt i generalnie właśnie mentorzy na nas wpłynęli, bo na przykład uświadomiali nam różne ważne rzeczy, na przykład jeżeli projekt jest dla wszystkich, to znaczy, że jest dla nikogo, więc my musimy generalnie określić tego naszego potencjalnego biorcę. No i generalnie właśnie mentorzy nas zawsze wspierali i dzięki nim, dzięki ich takim konstruktywnym uwagom nasz projekt posuwał się do przodu i nie stał w miejscu. Mm-hmm. Marysiu, a powiedz mi, czy w trakcie jakby pracy nad samym projektem mieliście takie chwile słabości, że chcieliście to wszystko rzucić, albo byliście źli na siebie, albo źli na cały projekt, że szkoda, że się zaangażowałeś, ale tak szczerze, nie? Jakby, czy były takie sytuacje krytyczne? Zdecydowanie tak i to nie jedna sytuacja taka była. My też jesteśmy wszyscy indywidualistami i często tam się spieraliśmy, kto, jaki pomysł, który jest lepszy, że ten nie ma sensu. Ale cały czas właśnie pani Eliza nas trzymała razem i wspólnie później ustalaliśmy jeden konkretny i udawało nam się zawsze dojść do kompromisu. Też jak projekt stał w miejscu, co tak czasami było i nie wiedzieliśmy jak dalej się posunąć, to też mieliśmy takie chwile zwątpienia, ale właśnie wtedy mentorzy nam pomagali i pokazywali gdzie dalej pójść, żeby zrobić ten progres. Okej, okay, super. Czyli jakby też, żeby wszyscy usłyszeli, to nie jest tak, że udział w takim czy innym projekcie to jest kraina mlekiem i miodem płynąca, że są czasami sinusoidy jest pięknie, a czasami trzeba by się dźwignąć i z takiego marazmu i rzeczywistości powalczyć o to, żeby iść krok do przodu. Dzięki Marysiu, że o tym też powiedziałaś, bo często jest tak, że młodzi ludzie zapominają, że każdy projekt ma właśnie swoje tak zwane górki i dołki i to jest naturalny cykl projektu. No dobra, słuchajcie, Dominiku, to w takim razie uwaga, opowiedz nam, ja już nie pamiętam, to chyba był czwartek bodajże, tak, wydaje mi się, że na pewno czwartek, czyli mamy dzień wielkiego finału, zebrało się 9 ekip finałowych w Centrum Nauki Kopernik. No i jakie tam emocje wam towarzyszyły przed ogłoszeniem wyników, w trakcie i po? Co się działo w twoim sercu i w twojej głowie? Ja myślę, tak jak rozmawialiśmy, to tak przed samym ogłoszeniem wyników nie byliśmy aż tak bardzo zestresowani, bo bardzo dobrze spędzaliśmy czas z wszystkimi z całego programu. Ale właśnie gdy przyszedł ten dzień, to jak już tam siedzieliśmy, to wtedy tak emocje były większe i tak naprawdę największe to były emocje, kiedy wyczytywano wyróżnienia. Jak właśnie nie zostaliśmy wyczytani jako wyróżnienie, to bardzo się wtedy bardzo, bardzo ucieszyliśmy. I jak właśnie też ogłosili, że jesteśmy laureatami trzeciego miejsca, to też bardzo byliśmy szczęśliwi. Mega. Czyli słuchajcie, w zasadzie można by było powiedzieć, że nasza historia wspólna teraz zatoczyła koło, bo Dominik usłyszał mnie rok temu, kiedy opowiadałem o tym programie, zebrał was, potem zdobyliście, słuchajcie, trzecie miejsce w ogólnopolskiej edycji. To słuchajcie, żeby wszyscy to jakby usłyszeli, Gryfino to jest mała miejscowość, to nie jest tak, że trzeba być z Warszawy czy Wrocławia, żeby brać udział w takich projektach. Kreatywność i sprawczość młodych ludzi jest wszędzie, nie ma znaczenia od miejscowości, od szkoły, do której chodzicie, od wyposażenia tej szkoły, a odwiedzałem bardzo różne szkoły, więc wyposażenie bywa różne, a zobaczcie, mamy fantastyczną ekipę młodych ludzi, którzy po prostu podjęli decyzję, że zrobią coś, myślili jakby problem, znaczy inaczej, znaleźli problem i spróbowali znaleźć dla niego rozwiązanie i efekt był taki, że w zasadzie zamknęli historię na trzecim miejscu w Polsce, czego już nikt im nie zabierze, w pierwszej ogólnopolskiej edycji właśnie programu Solve for Tomorrow. Także ja serdecznie wam wszystkim bardzo gratuluję za to, że podjęliście tam to wyzwanie. A teraz chciałbym, żeby każdy z was, jakby będę wymieniał po imieniu, odpowiedział, jak udział w programie Solve for Tomorrow wpłynął na to, kim on jest dzisiaj i co mu dał tak naprawdę. Zacznę sobie od Aleksandra tym razem. No generalnie udział w programie rozwinął takie moje umiejętności pracy w grupie. Właśnie pokazał mi, że czasami warto konsultować to z innymi, nie tylko polegać na sobie, że inni też mają bardzo ciekawe pomysły, które są też przydatne w pracy. No też ten program dał nam takie możliwości, że na przykład mogliśmy wziąć udział w europejskiej edycji programu, tam też musieliśmy rozwinąć trochę też nasze umiejętności języka angielskiego, mogliśmy się sprawdzić w tym języku, no też zostaliśmy potem po tym programie zaproszeni jeszcze
na taką konferencję, która też się odbyła w Warszawie w Dzień Dziecka, na temat różnych tam kwestii ważnych, myślę, z punktu widzenia młodzieży. My dzięki temu mogliśmy mieć swoją prelekcję i opowiedzieć trochę o naszym programie. Także generalnie no, program był bardzo fajny, bardzo dobrze wspominam i myślę, że na pewno warto zachęcać do brania udziału. Mm-hmm. Marysiu, a jak na ciebie wpłynął udział w programie? Ciebie konkretnie, co, czy jakoś, nie wiem, uwierzyłaś bardziej w siebie, wiesz, że masz, że jak się do czegoś przyłożysz, to efekty mogą być, przerosnąć twoje oczekiwania? Jak, co się dzieje w twojej głowie, jak myślisz sobie o programie Samsung Solve for Tomorrow? Zdecydowanie właśnie nauczyłam się takiej systematyczności, że nawet niewielkie kroki do przodu można stać się lepszym w danej dziedzinie. Nauczyłam się słuchać innych, bo zawsze myślałam, że moje zdanie jest najważniejsze, a dzięki temu projektowi, jak razem współpracowaliśmy, zobaczyłam, że innych pomysły też są bardzo dobre i razem można o wiele więcej stworzyć. No i nauczyłam się też bardziej wierzyć w siebie, też ten w Warszawie, jak pokazywaliśmy, prezentowaliśmy to, ten stres dał mi też taką motywację, żeby właśnie rozmawiać z ludźmi, przemawiać do nich i pokazywać swoje zdanie i po prostu wpływać na to, co się dzieje na świecie. Super. No dobra, no to przyszedł na koniec część dla Dominika. Dominiku, no dobra, to opowiedz na ciebie, jak wpłynął udział w programie Solve for Tomorrow? Na pewno bardzo dobrze rozwinąłem mówienie przed większą publiką. Jak było pierwsze nasze wystąpienie prototypu, to strasznie bardzo się stresowałem, ale jak już właśnie byliśmy zaproszeni na tą drugą prelekcję w Warszawie, to już o wiele lepiej sobie poradziłem. Też bardzo dobrze rozwinąłem zastosowanie języka angielskiego, bo jak w szkole uczymy się języka angielskiego, to za bardzo się nie komunikujemy z innymi ludźmi. A właśnie dzięki tej europejskiej edycji Solve for Tomorrow mogliśmy rozmawiać po języku angielskim i też zdobyłem bardzo wiele przyjaciół, głównie z Warszawy. Chciałbym ich tutaj serdecznie pozdrowić. No i pięknie. Słuchajcie, to ja no, pewnie nie będziecie brali udziału w kolejnej edycji, nie mam pojęcia, czy można, czy nie można, powiem szczerze, nie mam pojęcia, ale być może znajdziecie sobie jakiś inny program, który rozwija wasze skrzydła, albo skupicie się teraz na nauce i na szkole, a w przyszłości zobaczymy was jako firmę, która na przykład będzie rzeczywiście tworzyła te kompostowniki, które opracowaliście. Kto wie, kto wie, kto wie. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście z nami ten dzisiejszy wieczór i trzymam kciuki za was. Dziękuję wam za to, że mogliśmy się spotkać wtedy w lutym i pamiętam, Dominiku, jak bardzo się stresowałeś, Marysiu, jak ty się stresowałaś, pamiętam też Patrycję. No Olka nie widzieliśmy wtedy na żywo, a też nam tutaj przesłał nagranie, więc dla mnie to było fantastyczne, pamiętam to uczucie, jak Dominik już pod koniec, słuchajcie, bo to też jest fajne, jadę sobie, nie mam pojęcia, kogo spotkam, a Dominik dopiero pod koniec gdzieś tam, no w sumie to my tutaj jesteśmy, ja oglądałem pana z tą panią blondynką w internecie. I to było dla mnie tak niesamowita historia, że bo jakby czasami nie wierzę na to, nie wierzymy, że coś, co robimy w sieci ma sprawczość. No i efekt tego był tak, że jak zobaczyłem, że wy dostajecie miejsce, to poczułem się częścią tego waszego sukcesu, bo gdyby nie było tego webinaru, to być może nigdy byście o tym się nie usłyszeli. Więc bardzo dziękuję za to, że podjęliście decyzję, zbraliście i za to, że byliście dzisiaj z nami. Trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia.